Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy poranne wydanie informacji dnia. Zapraszam. Maturzyści zmierzą się dziś z językiem angielskim. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze. Od poniedziałku trwają matury. Na początek maturzyści zmierzyli się z językiem polskim, a wczoraj z królową nauk, matematyką. Przygotowania do egzaminów trwały od miesięcy. Nasza szkoła miała przygotowane w maju możliwość z uczestniczenia w lekcjach jeszcze dodatkowych online dla maturzystów. Chętni uczniowie korzystali właśnie z takiej możliwości. Jednak, jak mówią sami uczniowie, edukacja online to nie to samo, co nauka w tradycyjnym systemie. Nas bardzo przygotowywali do matury, starali się jeszcze w okresie maja. Mieliśmy dodatkowe repetytoria z trzech podstawowych matur, z języka angielskiego, polskiego oraz matematyki. Niestety prawdą jest, że nie da się internetowo tak przygotować ucznia do matury, jak mogłoby być to możliwe w normalnym systemie edukacji. Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu. Dziś maturzyści będą pisali egzamin z języka angielskiego. To najczęściej wybierany język obcy na maturze. Chęć zdawania angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało w tym roku 94% osób. Po południu część z nich przystąpi do egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Rozszerzoną maturę z angielskiego będzie zdawało blisko 60% maturzystów. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. W tym roku ze względu na epidemię nie ma matur ustnych. We Włocławku powstanie 100 dodatkowych miejsc pracy, a to dzięki inwestycji Anwilu, który buduje nową linię produkcyjną. O przebiegu inwestycji mówili wczoraj prezydent Andrzej Duda oraz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W Anwilu trwa budowa trzech linii, które mają zwiększyć moc produkcyjną spółki, jeśli chodzi o nawozy, o 50%. To jest przykład takiej inwestycji, która już jest w trakcie realizacji i która rzeczywiście zmieni w sposób zasadniczy pozycję rynkową zarówno samego Anwilu, jak i Orlenu, jeżeli chodzi o produkcję nawozów. To nie tylko inwestycja, to rozwój tego terenu, przedłużenie żywotności firmy, mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Tutaj we Włocławku pierwsza tona saletry zeszła w 1971 roku. Od tego czasu nie było tak kluczowych inwestycji. Więc podjęliśmy się tego zadania. Sama budowa nowej linii produkcyjnej zakończy się w tym roku. Produkcja ruszy za 2 lata. Inwestycja, której wartość inwestycyjna wynosi około miliarda 390 milionów złotych, a więc inwestycja bardzo duża, która ma być zrealizowana, jak planuje firma, do 2022 roku i w tym momencie będzie mogła ruszyć produkcja, która zaspokoi już w tym momencie większość zapotrzebowania naszego kraju, jeżeli chodzi o nawozy azotowe. Na inwestycje składa się instalacja kwasu azotowego i neutralizacji, instalacja granulacji oraz infrastruktura pomocnicza. Będą to innowacyjne nawozy, nowoczesne nawozy. To zdecydowanie poprawi sytuację finansową tej firmy. Ta sytuacja finansowa firmy jest bardzo dobra, ale każda firma wymaga inwestycji. Spółka Anwil należy do grupy kapitałowej PKN Orlen. Inwestycja w kapitał ludzki jest bardzo ważna. Skuteczne i szybkie działanie rządu sprawiło, że do polskich przedsiębiorców trafiła konkretna pomoc, mówiła w programie Polski Punkt Widzenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Już ponad 80 miliardów złotych trafiło do polskich firm i pracowników w ramach zabezpieczenia i ochrony miejsc pracy. Z dnia na dzień środki są coraz intensywniej wypłacane, a więc przede wszystkim ochrona miejsc pracy. To jest priorytet, to jest najważniejsze, aby te środki szerokim strumieniem były przekazywane dla zachowania płynności przedsiębiorców, ale właśnie, żeby trafiały też dla pracowników na wynagrodzenia.
Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. To środki z różnych instrumentów, tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej oraz tarczy pomocowej. Wszystkie cieszą się szerokim zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Kiedy przeanalizujemy środki na ochronę miejsc pracy, które są wypłacane przez wojewódzkie urzędy pracy i powiatowe urzędy pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego, to jest kwota, która została przekazana już około 7 miliardów złotych. Także mikropożyczki, te, które mogą być umarzalne, jeżeli przedsiębiorca zachowa prowadzenie działalności przez 3 miesiące, wypłata już ponad 6 miliardów złotych. Świadczenia postojowe, prawie 3 miliardy złotych, a także zawieszenie składki ZUS-owskiej ponad 7 miliardów złotych. Dzięki wsparciu udało się uratować około 4 milionów miejsc pracy. Wczoraj uruchomione zostało kolejne wsparcie w ramach tarczy finansowej dla dużych firm. To 25 miliardów złotych. Pomoc musiała uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej. Skuteczne i szybkie działanie rządu sprawiło, że do polskich przedsiębiorców trafiła konkretna pomoc. Wyjątkowa czujność, działalność zespołu gospodarczego powołanego przez pana premiera Mateusza Morawieckiego powodowała i spowodowała takie naprawdę skuteczne, szybkie działanie. Poza tarczą antykryzysową, tarczą finansową, rząd uruchamia kolejne wsparcie dla firm dotkniętych kryzysem powstałym wskutek pandemii. To funduszowy pakiet antywirusowy. Już od 15 czerwca przedsiębiorcy mogą składać wnioski. Pieniądze będą pochodzić ze środków unijnych. Wskutek pandemii koronawirusa wiele firm traci płynność finansową. Pomocą w uratowaniu poszczególnych podmiotów gospodarczych są rządowe tarcze, ale to nie wszystko. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości przygotowało kolejne propozycje, mówi minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 15 czerwca rusza wsparcie w formie dotacji na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców, które będzie udzielane w ramach programu Polski Wschodniej i programu Inteligentny Rozwój. Na ten cel przeznaczono 2,5 miliarda złotych. To niewykorzystane dotąd środki unijne z obecnej perspektywy budżetowej z polityki spójności. Trafią do tych przedsiębiorców, którzy odnotowali w czasie epidemii duże straty. Taki przedsiębiorca, któremu obroty spadły o co najmniej 30% w stosunku do miesiąca z poprzedniego roku bądź miesiąca poprzedzającego. Kwota wsparcia jest uzależniona od liczby zatrudnionych osób. Firma zatrudniająca 249 osób może otrzymać 430 tysięcy złotych. Wnioski należy składać do Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Z kolei mikro i małe firmy mogą ubiegać się o dotacje na działalność obrotową. W tym przypadku wnioski składane są do marszałków województw. Mechanizm wypłaty będzie podobny jak w tarczy antykryzysowej, a ten chwalą sobie przedsiębiorcy, w tym prezes firmy produkującej płyty meblowe Henryk Recław. Dostaliśmy to wsparcie, 8 maja napisaliśmy wniosek i w ciągu 2 dni, panie prezydencie, w ciągu 2 dni dostaliśmy 1 100 000 złotych. Po 6 tygodniach od uruchomienia tarczy antykryzysowej z pomocy skorzystało 250 tysięcy firm, a kwota, która do nich trafiła, to blisko 50 miliardów złotych. Teraz właśnie uruchamiana jest tarcza finansowa dla dużych firm, mówi wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Zapraszamy duże firmy zatrudniające ponad 249 osób do aplikowania. Kolejne nowoczesne narzędzie, elektroniczny wniosek do składania tych aplikacji. 25 miliardów dla dużych firm. Celem rządowych programów zarówno tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej czy funduszowego pakietu antywirusowego jest przede wszystkim ochrona miejsc pracy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapewnia o dobrej sytuacji w stadninie koni w Janowie Podlaskim. Jak mówił, wszelkie zarzuty od początku mają charakter polityczny. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski odwiedził stadninę w Janowie Podlaskim. Na miejscu przekonywał o dobrej kondycji koni arabskich. A tu w stadninie koni w Janowie nic złego się nie dzieje i się nic nie działo takiego, co by wskazywało to gospodarstwo na
jakieś opluwanie, oskarżanie, które miało miejsce tylko i wyłącznie z powodów politycznych przez polityków Platformy Obywatelskiej. W odpowiedzi na zarzuty stawiane przez Platformę Obywatelską minister Ardanowski przytoczył wyniki audytu przeprowadzonego przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach oraz Instytut Zootechniki w Krakowie. Minister Ardanowski przedstawił jednocześnie sprawozdanie z okresu działalności stadniny, gdy rządziła koalicja PO-PSL. Hodowla koni w 2010 roku zamknęła się stratą na poziomie 125 tysięcy. W roku 2011 strata wyniosła 879 tysięcy, a na dzień kontroli, czyli na październik, 9 października 2012 roku, strata już była na poziomie 1 293 000. Problemy istniejące w ostatnim czasie miały związek z epidemią koronawirusa. W pewnym sensie pogorszenie sytuacji w ciągu ostatnich miesięcy wynikało m.in. i z epidemii koronawirusa i konieczności zrezygnowania z usług zewnętrznych, choćby do pielęgnacji kopyt, ale również konieczności ze względu na przedłużający się czas pobytu w stajniach. W stadninie w Janowie Podlaskim znajdują się konie zarówno w dobrej kondycji, jak i te, których dni dobiegają końca. Jak mówił minister, ukazywanie działalności stadniny wyłącznie przez pryzmat starych koni jest nieuczciwe. Korea Północna zrywa wszelkie kontakty z Koreą Południową. Oficjalnym powodem jest wysłanie przez uciekinierów na północ materiałów propagandowych, w tym ulotek. To ma być stopniowe zrywanie kontaktów. Jako pierwsze, jak zapowiada Korea Północna, zlikwidowane zostaną linie łączności między koreańskim biurem łącznikowym oraz kanały komunikacji łączącej ze sobą przywódców i siły zbrojne obu państw. To zachowanie na arenie międzynarodowej mnie osobiście kojarzy się z ich własną złą sytuacją na arenie ich wewnętrznej i jakąś próbą pozyskania dóbr, które są potrzebne do podtrzymania tamtego reżimu. Mówi politolog dr Marcin Chmielowski. Agencja prasowa Pjongjangu podaje, że wysłane przez uciekinierów na północ materiały propagandowe są wymierzone w godność najwyższego kierownictwa Korei Północnej, a jednocześnie oznaką wrogości do całego narodu. Od kilku dni Pjongjang groził Seulowi zamknięciem biura łącznikowego oraz innych kanałów łączności, jeżeli władze południowo-koreańskie nie zablokują tych działań. To tutaj można mówić tylko o pretekście i wydaje mi się, że tutaj prawdziwą jak gdyby wykładnią tej całej sytuacji jest sprawa Stanów Zjednoczonych i to, że teraz nikt właściwie o Korei nie mówi, nie myśli, nie słucha, nie chce słuchać, bo wszyscy są zajęci koronawirusem i Stanami Zjednoczonymi. Korea Północna i Południowa formalnie pozostają w stanie wojny. Oba państwa po zakończeniu wojny koreańskiej w 1953 roku nie podpisały układu pokojowego. A na kolejne informacje dnia zapraszam Państwa po modlitwie Anioł Pański, czyli po godzinie 12. Życzę miłej środy i do zobaczenia.